Gościem Poranka wnet jest minister Jakub Kumow, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. A przy okazji, świadek tego wszystkiego, co najważniejsze w polskiej polityce, bo teraz polityka zagraniczna, którą prowadzi prezydent Andrzej Duda, jest najistotniejsza z punktu widzenia polskiej racji stanu. Czy zgadza się pan z takim twierdzeniem? Prezydent jest dyplomatą numer jeden zawsze. Y, prezydent Duda odgrywał dużą rolę w polityce zagranicznej, teraz się po prostu no, w dużej mierze prowadzi, zwłaszcza w momencie, kiedy jest wojna na Ukrainie i kiedy jego y, no, partnerem do rozmów jest prezydent Załęcki. O czym przekonaliśmy się wtedy, kiedy pan minister powiedział, dlaczego prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Iranu? Dlatego, że państwa ze sobą rozmawiają. Nawet się rozmawia z tymi państwami, które, z którymi rozmowa bywa trudna albo dotyczy tematów niekoniecznie przyjemnych i niekoniecznie y, takich, które y, no, tylko się kończą uśmiechem. Prezydenta Duda poprosił o rozmowę z Iranem. Prezydent Zełenski przedstawił mu konkretną prośbę o przedskazanie konkretnej, konkretnej propozycji, przesłania. To no, są zrobione. No, tego są państwa. Dzisiaj obudziła nas informacja o tym, że żeby minister czy człowiek odpowiedzialny w Iranie za sprzedaż, za sprzedaż broni Ukrainie nie żyje, zginął w wyniku zamachu. Tego nie jestem w stanie skomentować. W żaden skomentować. No. Ale jest pan minister w stanie skomentować to, co wczoraj się wydarzyło na posiedzeniu Biura Bezpieczeństwa Narodowego? Co było istotnego? Przede wszystkim premier Morawiecki wrócił po konferencji w Berlinie, konferencji poświęconej odbudowie Ukrainy i to jest dla nas kluczowe wyzwanie, bo. Polska, no chyba wszyscy rozumiemy, że Polska powinna się maksymalnie włączyć do odbudowy Ukrainy i przede wszystkim polskie firmy y, też powinny y, z tej, y, na tej odbudowie budować swój, swój potencjał. Ale również no, trzeba, Ukrainę, trz trzeba Ukrainę wesprzeć. To jest jedna rzecz. No, a druga to są oczywiście, to jest rozwój sytuacji wojskowej na Ukrainie, ale to już y, no, tutaj poproszę o dyskrecję, bo tutaj są sprawy o wiele bardziej, <krym, krym>, które omówienie było potrzebne w zamknięciu tym grunie, Czyli to jest prośba o to, żeby nie zadawać szczegółowych no, pytań. Niestety nie jako... będę mógł na, na, na wiele z nich odpowiedzieć. Ale wiemy w jak trudnej sytuacji przed okresem zimowym jest Ukraina, bo to jest, to jest pytanie w jaki sposób Ukraińcy i wojska ukraińskie i cywilna ludność Ukrainy ma przetrwać zimę. Wczoraj słyszeliśmy apel jednego z polityków ukraińskich, żeby Ukraińcy, którzy są poza Ukrainą, żeby nie wracali na zimę do domu, bo może nie być elektryczności, może nie być Wody, może nie być ogrzewania. No, ludność cywilna Ukrainy to nie jest też żadna tajemnica. Wszyscy widzimy, co się dzieje. Jest w tragicznej sytuacji. Rosjanie niszczą infrastrukturę i uniemożliwiają produkcję energii, produkcję ciepła na zimę, więc no, nie dziwię się temu, że bardzo różne scenariusze Ukraińcy rozważają, a no, nic nie wskazuje na to, aby ta wojna miała się nagle skończyć, więc można się tylko spodziewać, że cierpienia ludności cywilnej, o ile Rosja nie zostanie jak najszybciej wyparta z Ukrainy, będą trwały. Na pewno nie możemy liczyć na to, że Rosja się zmieni jest pan świadkiem wielu rozmów. Czy może pan powiedzieć, że NATO jest gotowe do tego, żeby stale udzielać pomocy Ukrainie? Czy jest jakieś pęknięcie, jakieś wahanie, jeśli chodzi o państwa NATO, co do tego, czy należy kontynuować pomoc, czy należy wspierać, czy należy prowadzić Ukrainę do zwycięstwa w wojnie z Rosją? No to sobie najpierw odpowiedzmy na pytanie, czy możemy mówić w ogóle o jednolitej postawie państw NATO, no bo oczywiście państwa te ani nie są jednolite pod względem wielkości i potencjału, ani pod względem chęci e, pomocy. Mimo, że oczywiście zachowujemy jedną linię, no to e, Ukraina przede wszystkim liczy na dostawy ze Stanów Zjednoczonych, no i oczywiście na to, aby Polska udzielała tego wsparcia, te, te Terytorialnego. Polska oczywiście nie zamierza w żaden sposób zaprzestawać swojego wsparcia dla Ukrainy, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone. Nie widać żadnych symptomów, aby były jakiekolwiek zawahania, jeżeli chodzi o udzielenie pomocy. Ja prawdę mówiąc, sobie nie wyobrażam takiego czegoś i to zresztą Amerykanie, amerykańscy rozmówcy też mówią, że jakakolwiek administracja, jakakolwiek większość nagle powie. No cóż, no, drodzy Ukraińcy, no, daliśmy co mogliśmy, więcej nie możemy. Yy, yy, no, nie wiem, róbcie co, <laughs> róbcie co, 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 co uważacie stosowne, ale więcej pomocy nie otrzymacie. Nie ma takiej możliwości. Stany Zjednoczone nie zamierzają pozwolić, aby Ukraina tę wojnę przegrała, bo byłaby to również ich porażka. Chociaż symptomy zmiany stanowiska Stanów Zjednoczonych pojawiły się w kongresie. Lider Republikanów powiedział, że należy przemyśleć, w jaki sposób Stany Zjednoczone mają pomagać Ukrainie. Taki, tak, takie oświadczenie było. Ale traktowałbym to raczej jako element kampanii wyborczej, jako element zbliżających się, zbliżających się wyborów do kongresu. Rozmawiałem no, to jeszcze przed wojną z, z, z liderami Republikanów, ja nie zauważyłem, żeby tam był jakiś defetyzm. Owszem, jest taka frakcja, która uważa, że należy się bardziej izolować i mniej angażować w konflikt w Europie, ale to nie jest mainstream, to nie jest mainstream partii. Wróćmy do tej odbudowy Ukrainy. E, taka konferencja w Berlinie. Ona dotyczy, ona dotyczy sz, szczegółów, kto, gdzie, jaka koparka, jaka firma, jaki <grym> region, czy dotyczy. E, nie, nie, wręcz przeciwnie. <grym> wręcz przeciwnie, i też trochę studiłbym tutaj. E, a no, nie też studił nastroje, bo to, to nie my tę konferencję zorganizowaliśmy. Sam brałem udział w pierwszej konferencji, która miała miejsce w Lugano, potem się pojawiła ta konferencja berlińska. To jest takie pozycjonowanie jeszcze się. Była w Warszawie. To, to, jest, to jest takie, no tak, ale mówimy to o międzynarodowej, takiej, gdzie, gdzie sprowadzają się, gdzie, 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 gdzie są przedstawiciele rządów, zapraszani też wybranych rządów. Yy, to jest takie pozycjonowanie się. W Lugano yy, bardzo dużo mówiły rządy o tym, co robiły dla Ukrainy. Niektóre się chwaliły dosyć takimi, no, dosyć osobliwe były te pochwały o kilkunastu, kilkudziesięciu milionach yy, dolarów pomocy. A jedno z państw Zachodu, które było znane ze sprzeciwu wobec Rosji, yy, nadania statusu kandydatu. Ta Ukrainie do Unii Europejskiej, mówił o tym, jak to od zawsze popierało Ukrainę. Ale w kuluarach tej konferencji, to chyba było najistotniejsze, inwestorzy mówili, no tak, no, żeby cokolwiek zacząć odbudować, najpierw należy wygrać wojnę. To jest wszystko pozycjonowanie się przed no, tym, kiedy ta, przed momentem, kiedy, kiedy wojna zostanie zakończona albo przynajmniej agresja rosyjska osłabnie. Ale to nie są, so, to, to nie jest ze strony organizatorów, tu Szwajcarów czy Niemców jakiś poziom sz, wielkich szczegółów. Nie, ale może to nie jest wielki szczegół. Próba odpowiedzi na pytanie w ogóle skąd się mają pojawić pieniądze, które są potrzebne na odbudowę Ukrainy. No to, to ze strony Polski jest to jasno powiedziane, bo niby się zamrożone pieniądze rosyjskie, które powinny po prostu zostać odebrane Rosji i przekazane na odbudowę Ukrainy. Dyskusja Trwa, w jaki, sposób, w, jaki sposób, w jaki sposób ma być dysponowanie tym finansowaniem. Natomiast to jest chyba podstawowa zasada moralna. Ten kraj, który spowodował szkodę, w tym wypadku Rosja, powinien za tę szkodę zapłacić. A dopiero w, drugim, w drugiej kolejności to powinny być pieniądze tzw. donorów. No. Myślę, że to jest chyba dla wszystkich z nas zrozumiałe. Czasem na Zachodzie bywają jakieś wątpliwości, do tego, staramy się je rozwiać. Ale właśnie, bo to jest głos polski, odosobniony. Jesteśmy mm. czasami przyzwyczajeni do tego, że głos polski jest odosobniony a w tym wypadku? On nie tyle jest odosobniony, co my mamy odwagę, czy prezydent Duda ma odwagę powiedzieć to otwarcie, co niektórzy no. Jak się do nich mówi, to przytakują, natomiast sami z siebie wolą, wolą poczekać i posłuchać, co, co, co powiedzą inni. Natomiast to nie jest moim zdaniem jakoś szczególnie skomplikowane, bo Ukraina ponosi straty ze względu na agresję rosyjską. Bez żadnych problemów wielkość tych strat potrafi mniej więcej oszacować. Trudno mi sobie wyobrazić, aby nie była w stanie w dowolny sposób Legalnie te, 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 te straty od Rosji bardzo szybko odsądzić. I, yy, no i, I dalej jest droga otwarta. Na pewno nie trzeba się bać mówienia tego, że Rosja za tę wojnę powinna zapłacić. Rosja nie może yy, no, yy, nie może i ta wojna ujść bezkarnie, nawet jeżeli się z Ukrainy wycofa. Prezydent Andrzej Duda jest w stałym kontakcie z prezydentem Ukrainy. Nasi reporterzy, m.in. Paweł Bobołowicz, który był w Mikołajowie, Wojtek Jankowski, który mhm. dzisiaj z Odessy wrócił do Lwowa, oni nie mają takiego bardzo optymistycznego spojrzenia na to, co dzieje się na Ukrainie. Nie mają takiej odpowiedzi na pytanie, czy ta wojna skończy się sukcesem jednoznacznej tak. Skończy się sukcesem, bo widzą, jakie, jaki jest stopień destrukcji Ukrainy. No ja przede wszystkim podziwiam i m, tych wszystkich reporterów, którzy, m, którzy są na miejscu i którzy przynoszą wiadomości bezpośrednio z Ukrainy, no to jest i odwaga, i ciężka praca, i, 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 i wielki obowiązek. Natomiast, no sam byłem dziennikarzem, obaj byliśmy dziennikarzami, i sobie zdajemy sprawę, że, ja że byliśmy, no ja byłem, pan, pan jest. E, na, zdajemy sobie sprawę z tego, że dziennikarz widzi pewien, pewien, pewien fragment rzeczywistości, zwłaszcza reporter na miejscu. Reportaże są niezwykle cenne i pokazuje ten fragment, natomiast no, ogólna sytuacja, ogólny Je... euh... Uh. Ogólny, ogólny obraz wydaje się taki, że Rosja po prostu tej wojny nie umie wygrać. Nie jest w stanie pokonać Ukrainy, jest w stanie ją niszczyć, jest w stanie y, ją zubożyć, jest w stanie duże szkody wyrządzić gospodarce ukraińskiej, natomiast armii ukraińskiej pokonać w stanie nie jest i nikt, nikt w Rosji na to nie ma pomysłu, jak to zrobić. Więc y, y, zwycięstwo Rosji w takim y, znaczeniu, że Rosja osiągnie swoje cele, wydaje się dzisiaj nierealne. Oczywiście y, Rosja ma w dalszym ciągu możliwość olbrzymiej. I destrukcji może tę destrukcję zwiększać. Nawet użyć broni masowej zagłady, czym, czym grozi. Też nie jestem, nie jestem mega optymistą. Nie uważam, że to jest coś, że Rosja za chwilę tę wojnę przegra. Natomiast no, zmę, zmęczenie, rozczarowanie tym, w jaki sposób Putin prowadzi wojnę w Rosji jest również widoczne. Ja się nie zdziwię, jeżeli no, któregoś dnia dowiemy się, że Putin już Rosją nie rządzi. Takie, takie nawet zapowiedzi, a nawet wymienieni zostali kandydaci do tego, żeby przejąć miejsce po, po Władimirze Putinie, ale no na razie to są... Z tym na, na razie z tym. to są takie jaskółki, które jeszcze nie mówią o, o, o wiośnie. Tym bardziej, że wiemy jaka jest Rosja. Pan był korespondentem z, korespondentem z Rosji. Wiemy jaką Rosję stworzył Władimir Putin. To jest Rosja, Rosja służb specjalnych. Na pewno i y, nie, nie spodziewamy się, ani nikt się nie spodziewa, że po Putinie, nawet gdyby doszło do upadku tego reżimu, jego dekompozycji, do władzy dojdzie anioł. Natomiast, y, co się wydaje dla analityka jasne, to jest to, że Nikt z otoczenia Putina nie wie, w jaki sposób y, powstrzymywać y, no, klęskę militarną, której Rosja, którą Rosja ponosi klęskę czy straty ludzkie, straty w sprzęcie, straty gospodarcze y, no i y, coraz to bardziej upokarzające, co, 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 co jakiś czas upokarzające informacje z frontu. No, na ile Rosja jest w stanie tego wytrzymać, oczywiście nikt z nas nie zna tej odpowiedzi. Y, zadałem takie pytanie: czy my jesteśmy już jeszcze w październiku 1916 roku? Roku, czy już w lutym 17, kiedy to klęski wojenne doprowadziły do, do rewolucji w Rosji, a nie żadne inne czynniki? Tak mm, ale car pewno do Rosji nie wróci. Jest, czy wczoraj w czasie posiedzenia tego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w którym pan nie uczestniczył? Nie, wczoraj miałem inne zadanie. Ale czy jakie? No miałem, Po prostu miałem inne, 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 innymi inne, inne, inne rzeczami się wczoraj zajmowałem, ale tak, znane jest mi, znane jest mi to. Czym, czy przewidywano, że czy Rosja otworzy drugi front, front białoruski? Wie pan, yy, powiem tak. Tego typu rozważania, czy Rosja roztworzy front białoruski, są obecne od samego początku wojny, no w licznych tutaj w formacie i tym BBN-owskim, w tych w których uczestniczyłem i w wielu innych, za każdym razem jest, roz, jest rozważane, czy otworzy front białoruski. Pytanie jest następujące: Czy jest to w stanie zrobić sama własnymi siłami na Białorusi z pominięciem reżimu Łukaszenki i czy włączy się do tego reżimu Łukaszenki? Ja ja nie wiem, czy Łukaszenka popełni ten, ten błąd. Wydaje się, że on jest w bardzo takiej sytuacji, z obu stron jest zagrożenie. Jeżeli Rosja przegra, no to on przegra razem z nią. Jeżeli Rosja wygra, to Rosja po prostu wtedy zlik może zlikwidować Białoruś razem z nim. Więc on musi lawirować i w pewnym momencie Rosję porzucić. Yy... To jest dla nas, dla mnie, zrozumiała polityka. Oczywiście jest za słaby, aby móc powiedzieć Rosjanom, żeby opuścili Białoruś natychmiast i zaprzestali agresji na Ukrainę, więc to jest w takim, w takim zawieszeniu. Zresztą chyba tak postrzega go również Ukraina: no bo w dalszym ciągu, jakby stanu wojny między Ukrainą a Białorusią formalnie nie ma. A jeśli chodzi o granice Polski, czy spodziewamy się kolejnego ataku hybryd hybrydowego, kolejnej fali uchodźców, czy też nie? No pan, no, mając do czynienia z reżimem białoruskim i z reżimem Łukaszenki, mając no to doświadczenie, które było w ubiegłym roku, spodziewamy się wszelkich możliwych brudnych zagrań ze strony Rosji czy Białorusi, bo ewidentnie Polska jest dla nich przeszkodą, więc będą próbowali w dowolny sposób zaszkodzić, zestabilizować. Natomiast Polska NATO, na to, tak, na taki atak jest gotowa. No i to też pokazały wydarzenia 2021 roku, że nie przestraszyliśmy się tej presji i też nie udało się tutaj wzbudzić aż takiego podziału wewnętrznego, wewnętrznego, jak yy, myślę, przeciwnik próbował. Mówimy dużo o wzmocnieniu, w wzmocnieniu polskiej armii. Na jakim to jest etapie? Czy to jest na etapie planów i zakupów, które będą w Polsce za rok, dwa, trzy? Czy też ta armia polska już teraz ma większą siłę? Nie, no oczywiście widać, że armia ma większą siłę. Bo w ogóle armia w momencie, kiedy jest zagrożenie, kiedy jest, kiedy jest gotowa, kiedy jest i yy, yy, przygotowana również na, 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 na różnego typu jest z zasady bardziej, bardziej, bardziej sprawna. Polska jest w stanie, w trakcie budowy bardzo poważnej siły militarnej, potężnej siły militarnej, bym powiedział. Doskonale wiemy, że mówimy o ustawie, która jest realizowana raptem od. Miesięcy. Natomiast to oczywiście nie oznacza, że Polska, Polska nie jest gotowa. No i też zakupy militarne też przecież cały czas widać, w jaki sposób są dokonywane. No poza tym, co tu mówić więcej, Polska. E, udzielił olbrzymiej pomocy Ukrainie również w, w, w sprzęcie militarnym. No skąd się ten sprzęt wziął? E, no i to też pokazuje, że mieliśmy potencjał, aby, 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 e, aby pewną część jego przekazać. Gdybyśmy mieli słabą armię, to byśmy po prostu nie mieli z czego dać. To jeszcze raz wróćmy do tej zimy na Ukrainie, czy NATO, czy Polska w jakiś specjalny nowy sposób pomoże Ukrainie. Panie redaktorze, no, jeżeli chodzi o konkrety pomocy, to też nie zdradzajmy tego wszystkiego przeciwnikowi, co zamierzamy robić i co zamierzają robić nasi sojusznicy. Polska pozostaje w stałym kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi oraz również z Ukrainą, więc otrzymujemy pewne prośby pewne konsultacje na temat tego co Ukrainie jest potrzebne no teraz wydaje się że dużą rolę odgrywa broń przeciwlotnicza i część naszych sojuszników ten broń w jakimś tam zakresie Ukrainie dostarcza, ale też pomoc dla Ukrainy jest w dużej mierze warunkowana tym, w jaki sposób rozwija się agresja rosyjska. Tutaj, no Rosja trochę nam narzuca, ale to w jaki sposób reagujemy, przecież my prowadzimy Zachód, wspiera wojnę obronną. Wojna obronna jest zawsze odpowiedzią na działania przeciwnika. I tak się człowiek zastanawia, czy ta wojna obronna kiedyś przekroczy granicę ukraińsko- rosyjską jak długo Ukraińcy mogą się bronić tylko na własnej ziemi, tylko zestrzeliwać te rakiety, nie mogąc zaatakować tych miejsc, w których te rakiety są wystrzeliwane. Ukraińcy, czy przynajmniej były ataki na lotnisko, chociażby w która się, które, czy, czy, czy infrastrukturę wojskową, tam skąd są ataki, natomiast Ukraina się broni, Ukraina granic Rosji przekraczać nie zamierza, zresztą to jest również nasza polityka. Granice Rosji są tak samo gwarantowane, jak granice każdej z innego kraju domagamy się od Rosji, aby zaprzestała y, naruszania y, granic innych państw i y, no, stosowała się do tego dogmatu w polityce międzynarodowej, jakim jest niezmienność granic, y, no ale również my y, z naszej strony nie zamierzamy tego naruszać. Polsce nie zależy na tym, żeby Rosję y, zniszczyć czy y, Rosję rozbić. Polsce zależy na tym, aby Rosję y, militarnie wyeliminować takie pojęcie jak wojna czy podbój z, y, rosyjski, z rosyjskiego słownictwa. A to może dokonać jedynie spektakularna porażka wojskowa na Ukrainie. Jak sobie prezydent Andrzej Duda radzi z takim podwójnym podejściem, podwójnymi standardami stosowanymi przez polityków Unii Europejskiej, między innymi przez szefową Komisję Europejskiej w stosunku do Polski. Z jednej strony Polska jest filarem pomocy dla Ukrainy, a Ukraina, jak mówimy, broni wolnego świata i demokracji, a z drugiej strony Polska jest na ławie oskarżonych mimo tych obietnic mimo rozmaitych konferencji prasowych wspólnych pieniądze z Unii Europejskiej do Polski nie płyną są zamrożone i co pan minister o tym sądzi Myślę, że no, nie jest jakąś trudną rzeczą zgadnąć, co o tym sądzę, no bo brałem też u boku prezydenta udział w rozmowach. Wydawało mi się, że rozmowach z politykami odpowiedzialnymi, w momencie, kiedy Europie groziła inwazja, która w końcu stała faktem inwazja rosyjska, kiedy był moment, aby powiedzieć: no tak, jest wspólny przeciwnik, zawieszamy nasz spór. Spory ideologiczne wewnątrz rodziny państw demokratycznych nie mają takiego znaczenia. Niestety okazało się, że po drugiej stronie nie ma takiego rozmówcy i że rzeczywiście, tak jak Pan mówi, ze strony tutaj, mówię komisji, no ale również dużych państw członkowskich, nie pojawiła się najzwyczajniejsza, elementarna dobra wola. I, no no i... Co, co można na ten temat powiedzieć? No. Ale jak, jak sobie z tym radzić? No bo prezydent rozmawia e, z politykami, e, rozmawia. ważnymi politykami Unii Mało Europejskiej. Tego, nie tylko... i, i, I co? Nie tylko rozmawia. Bardzo niedawno było spotkanie prezydentów Unii Europejskiej w ramach grupy Rajorusz I e, bardzo, bardzo jasne wystąpienie pana prezydenta w tej sprawie było. To spotkanie było na pół zamknięte, więc, więc nie, nie było transmitowane. Natomiast mu powiedział dokładnie, jak Polska czuje się oszukana. Jak, w jaki sposób Polska udziela pomocy Ukrainie z jednej strony, a z drugiej strony musi się mierzyć z dawnym językiem, jeszcze z czasów sprzed wojny, kiedy mogliśmy sobie pozwalać I na jaka tego jaka jest typu, reakcja tej drugiej e, strony tej bar sali? Bardzo ciekawa reakcja. To, powiedzmy sobie, cały wachlarz reakcji. Od udawania, że się y, no, usłyszało, ale nic się z tym nie zrobi, aż po podejście i powiedzenie, czy my możemy w jakikolwiek sposób pomóc, albo czy możemy wreszcie usłyszeć jakieś wyjaśnienie, bo nigdy się nie interesowaliśmy tą sprawą. Bo to ciekawe jest, że nam wmawiano od 2015 roku, że cała Europa tutaj widzi, co się u nas dzieje, i tak dalej, i tak dalej. No nieprawda. Co najmniej kilka krajów poprosiło o to, żeby im szczegółowo powiedzieć, bo oni myśleli, że już ten spór jest praktycznie załagodzony i się teraz dowiadują nagle, że wcale nie jest. Więc yy, trochę metodą inercji to działało yy, ze, strony, ze, strony, ze, ze, stron, ze strony komisji. Yy. Sama propozycja, na przykład, żeby złagodzić spór, no jest propozycją, która przyszła w lutym czy w styczniu tego roku z komisji. To, że. Prezydent się zdecydował wówczas na zgłoszenie swojej y, ustawy y, na likwidację Izby Dyscyplinarnej. No, to była odpowiedź na pewną propozycję z komisji, która no, oczywiście szła w kierunku, który prezydent podzielał, no bo ten projekt był gotowy. Natomiast każdy polityk w takiej sytuacji, a Andrzej Duda jest doświadczonym politykiem, jednym z najdłużej pełniących urząd prezydenta, prezydentów Europy, y, natychmiast zrozumiał: no, tak, no, idzie wojna, no chcą się porozumieć, y, chcą, w, chcemy wyjść z twarzą idziemy, działamy. Okazało się, że to nie tak z ich strony wyglądało. Że to była jakaś no, walka poszczególnych frakcji. Jedna frakcja chciała się dogadać, druga się nie chciała dogadać. No, no nie jest to partner yy, łatwy, nazwijmy to. I nie jest też to partner zawsze wiarygodny. Jak jeździliśmy, była wielka wyprawa Radia Wnet, kraje bałtyckie, kraje Wybrzeża Morza Czarnego, kraje Wybrzeża Morza Adriatyckiego, czyli krótko mówiąc, Trójmorze. Rozmawialiśmy z politykami, którzy mówili: No, dobrze, jak mamy zareagować, skoro Polska jest podzielona? Te dwa sygnały, które płyną z obozu Donalda Tuska i z obozu władzy, i my nie umiemy się w tym no wszystkim nie. zachować. No, nie, no, nie. Polska nie jest podzielona, bo jak mówimy Polska w polityce zagranicznej, to jest generalna zasada polityki zagranicznej, to mówimy władza Rzeczypospolitej. Polski, czy władza. Więc to, że w krajach jest opozycja, w każdym kraju jest opozycja i w każdym kraju opozycja myśli, Poza może Rosją Putina, w każdym kraju opozycja myśli inaczej niż rząd, i to jest zrozumiałe. Natomiast, oczywiście, sygnały idące poza za granicę i proszące o to, aby Polsce dokręcać śrubę, aby Polsce nie dawać pieniędzy. Jeżeli idą z Polski, no są oczywiście... jest to a e, rzecz... A Niestety idą. I to jest rzecz, która w wielu krajach Zachodu jest wręcz tak... Z, to wcale nie wywołuje szacunku. Oni wcale nie wywołują w ten sposób szacunku na Zachodzie. Nawet bo Francuz, bo, Dokładnie, bo w, 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 trudno mi się wyobrazić, że Francuz wzywał na przykład e, Komisję Europejską do tego, żeby jego własny rząd, jego własny kraj zwalczała. To jest coś, co z mojej perspektywy dyplomaty, który też ma doświadczenie, czy nie no wydaje się rzeczą, no, taką specyfiką tego regionu. Czasami się musiałem tłumaczyć, dlaczego tak jest w ogóle. Dlaczego tutaj jakiś polski polityk czy polski dziennikarz apeluje o, o przykrę dokręcanie śruby pańskiemu krajowi. No, no jest to moment, kiedy muszę z pewnym zażenowaniem wtedy ale, o tym mówić. Ale e, słyszymy, że ten głos... Jest słuchany między innymi przez panią komisarz Unii, Unii Europejskiej. Czy prezydent, czy pan minister podziela zdanie, że to jest chęć zmiany władzy w Polsce, że Polska ma być innym krajem? W ogóle mogliśmy od tego zacząć. Oczywiście, że dzisiaj poziom dyskusji z mainstreamem, czy z elitami, z przywództwem Komisji Europejskiej nie jest już dyskusją o żadnych rozwiązaniach prawnych ani o żadnych. Rozwiązaniach technicznych, tylko jest po prostu czystą polityczną walką przeciwko tej większości parlamentarnej, która obecnie w Polsce jest. I oczywiście celem tego jest, w mojej ocenie, zmiana władzy. Bo się wydaje im to takie łatwe, że zagrozimy, odetniemy, będziemy mówili o jakimś odcięciu funduszy. I Polacy wtedy pójdą i zagłosują na tych, których my lubimy bardziej. Mam nadzieję, że to jest błędna polityka, bo gdyby tak było, to, to, to będzie znaczyło, że komisja się zmienia w taki no, quasi no, niedemokratyczny, takiego niedemokratycznego recenzenta rządów wybranych. Jest tyle tematów. Patrzę na zegarek jest godzina 8.41. Jakub Kumoch szef biura polityki międzynarodowej. Prezydenta Andrzeja Dudy jest gościem Poranka wnet, to może te łagodniejsze tematy na chwilę, choćby ten podarunek a, dla Franciszka ze strony prezydenta Macron, książka z Biblioteki Lwowskiej. A, to rozumiem jak w tym ka kawale, tak, że papierośnica, którą, którą pokazuje Stalin, na której jest napisane Radziwiłowi Potocki. Tak. <laughs> no, no co to? No, no, kwestia jest tego, w jaki sposób to się znalazło w posiadaniu. W posiadaniu Francji, aczkolwiek bardzo niefortunnie to wyszło. No. Czy to taki moment, w którym jest jakaś dyplomacja? Co się dzieje z taką informacją, kiedy prezydent Francji dowiaduje się, że podarował papieżowi nie swoją książkę? Nie, nie będę ujawniał kuchni, ale boję się, że w otoczeniu prezydenta Francji nie dzieje się dobrze w tym momencie. A ten, kto wymyślił ten, pod ten podarunek, no, nie miał dobrego dnia dzieła kanta, bo podarować to też jest pomysł ciekawy, prawda? No z królewca, ja to... dzieła Kanta, Papież. W miarę, e... ja nie do końca rozumiem. rozumiem co tego, ale no, no podarunki się daje w różnych, w różnych krajach. No jeżeli to była własność, yy, własność, yy, no to rozumiem, że jedyną niefortunnością jest ta, ta Biblioteka Lwowska. No jeżeli to było dzieło zrabowane, ja nie wiem jakie tam są w końcu ustalenia, yy, no, to, yy, no to już jest o wiele, o wiele gorzej. I to temat panu bliski. Yy, Floryda, wystawa, Mm -hmm. reakcja wy, wy, wystawa dotycząca dotycząca pomocy po lat a. a pan tak, tak, tak. Już wiem, wiem, o czym mówimy. Mówimy o Aleksandrze Ładosiu, tak? O moim poprzedniku, kiedy jeszcze byłem ambasadorem w, w Bernie, który, człowieku, który e, ratował Żydów. Ratował, wystawiając paszporty latynoamerykańskie i według no, naszych badań wystawił ich dla, dla jakichś, między 8 a 10 tysięcy ludzi. Z czego wielu się uratowało. No, wiemy, znamy nazwiska ponad 800, a prawdopodobnie mówimy o jakichś 2-3 tysiącach. E, w jakimś tam stopniu te dokumenty pomogły im w ocaleniu z Holokaustu. No i bardzo dobrą pracę wykonuje Instytut Pileckiego, który o pamięć się dba, ale również wspierany jest przez Muzeum Muzeum Auschwitz-Birkenau, Auschwitz przez Żydowski Instytut Historyczny i przez Instytut Pamięci Narodowej. No, ale jak się wystawy na ten temat robi za granicą, to często się pojawia takie, pojawiają się takie, takie dyżurni krytycy, że to robi ten zły rząd, który to wybiela Polaków, rolę Polaków w II wojnie światowej, no, takie wyświechtane frazy. Rzeczywiście tutaj były jakieś takie pojedyncze, pojedyncze głosy protestów, przy których zabrałem głos, ale to, 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 to są na szczęście rzeczy, które no, po prostu trzeba to tak, jak taki szmer komara, trzeba ją po prostu. Trzeba, Czyli trzeba, zdarzenie, trzeba zdarzenie by nieistotne, ale widziałem, ma... że pan minister zareagował. No, bo na ja te, generalnie na, 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 na sprawę dotyczącą Aleksandra Ładosia, ponieważ brałem udział w odkryciu tej historii, przy, przywróceniu jej, no to reaguje to ze względu na to, że, że, że jest to duża, moim zdaniem istotna część naszej historii narodowej, którą należy bronić. Nie rozmawialiśmy tylko po polsku, a pan minister potrafi rozmawiać. Patrzę na Bosfor teraz. Turecki pan minister zna? jestem turkologiem. Kiedyś podjąłem taką decyzję, będąc młodym człowiekiem, że będę studiował orientalistykę no i tak zostałem potem. Znajomość tureckiego jest znajomością bardzo istotną, bo Turcja jest tym krajem z punktu widzenia bezpieczeństwa i na to jednym z najważniejszych. Ale też cała cywilizacja turecka i Azja Środkowa i Kaukas Południowy no, bardzo, ciekawa. I, I bardzo te, ciekawa cywilizacja i, tym, i bardzo kiedy... fajnie się w tym te sprawy znać. Jest to w tym świata. kierunku nie poszliśmy. Tam widzimy tą już azjatycką część Stambułu. Stamtąd już droga prosta nad Morze, nad morze Czarne. A dalej Azerbejdżan, który jest no krajem jeszcze, ciekawym. Jeszcze trochę do Azerbejdżanu zostaje. Bo no bardzo jeszcze, ciekawy. Jeszcze bardzo Gruzja I to są takie tereny, bo, bo jak byliśmy nad Trójmorze, to pomyśleliśmy sobie, czy przypadkiem trzecim morzem nie jest Morze Kaspijskie, jako te morze strategicznie... No, te, te, technicznie biorąc, Morze Kaspijskie nie jest morzem, ale, ale jest to oczywiście ważny akwen i ważny, 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 ważne miejsce dla, dla kształtowania się Polityki regionalnej, również, również, również sprawy surowcowe są, są tam istotne. A Azerbejdżan, jeżeli już jesteśmy, no to jest też dla nas istotnym partnerem i stosunki z Azerbejdżanem są bardzo dobre, Polski. Są. Są, bar są. bardzo dobre i prezydenci się widywali wielokrotnie. Sam uczestniczyłem jeszcze, jak byłem ambasadorem w Szwajcarii, byłem przy ich rozmowach w Davos. Yy, bardzo dobre relacje między tymi krajami. Jak Turcja jest dla Polski ważnym, istotnym partnerem. Yy, Turcja, której, która ma zaakceptować to rozszerzenie NATO, Szwecję i, i Finlandię, to się uda, czy nie? Myślę, że się uda. Znaczy, jestem bardzo optymistą tutaj, bo tak samo było przed szczytem w Madrycie, w którym Turcja sta Warunki Szwecji, Finlandii. W ogóle z Finlandią to chyba nie ma tu żadnego problemu. Tu chodzi o Szwecję i o, i o sprawy kurdyjskie. Inaczej trochę postrzegamy, co to znaczy wspierać separatyzm czy terroryzm, niż robią to nasi tureccy partnerzy, ale my rozmawiamy o tym i ja jestem przekonany, że na wszystkim Turcja. Rozumiem, że rozszerzenie na to, północne rozszerzenie o Szwecję i Finlandię, to jest olbrzymi problem dla Rosji. I doskonale wie, że Rosja zawsze będzie dla niej jakimś tam zagrożeniem. Zaraz będziemy mieli połączenie z Janem Bogatko, czyli nasz korespondent, korespondent Radia WNET z Niemiec. To wróćmy na chwilę do, do sprawy reparacji. Czy prezydent Andrzej Duda w czasie rozmów z niemieckimi politykami porusza ten temat, czy nie? Oczywiście, że porusza. Oczywiście, że porusza i yy, prezydent nigdy nie dał ani cienia wątpliwości, że jest, stoi po tej samej stronie, po której stronie stoi rząd i po której generalnie, no myślę, stoi większość Polaków. Yy, jeżeli się wyrządziło krzywdę, to krzywda wymaga naprawy. Niemcy tej naprawy nie, nie wykonały, a reakcje niemieckie są nie są do końca. No, Powiedziałbym takie, jakie się oczekuje od poważnego kraju. No bo samo yy, yy, powtarzanie, tak zwanych LTT, czy też przekazów dnia, bo to tak, tak się mówi w dyplomacji, na to, yy, że sprawa jest yy, zamknięta, sprawę uważamy za zamkniętą, i powtórzenie tego tysiąc razy niczego nie zmieni. To trochę takie, <ścoughs> yy, to jest tak, jakby trochę wyrządziliśmy komuś skrzywdę. Zrobiliśmy coś, coś złego, idziemy do niego, mówimy: Zrobiłem ci coś złego, sprawę uważam za zamkniętą. No, nikt tak nie mówi. W życiu prywatnym, to dla, dlaczego w życiu publicznym miałoby to być nagle logiczne? I z tym e, pytaniem, które zadał minister Jakub Kumoch, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej Państwa. Zostawiamy i łączymy się ze studiem. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję serdecznie. Kawa dziękuję, smakowała? Bardzo dziękuję za poszanowanie Bardzo dziękuję bardzo państwu blisko. również za poświęcony czas. Zapraszamy pana ministra, bo ta rozmowa jest niedokończona. Łączymy się ze studiem za Studio za Nysą. I redaktor Jan Bogatko. Dzień dobry, panie redaktorze. O pan redaktor na chwilę, na chwilę uciekł. To może jakieś poskryptum, panie ministrze, do, do naszej rozmowy. Najbliższe zdarzenia prezydenta, aktywność prezydenta, dokąd się Jeszcze był w Afryce prezydent, o czym żeśmy nie porozmawiali. O, jeżeli by o, o, porozmawiać o całej agendzie prezydenta Dudy w tym roku, to y, nie wiem, czy starczyłoby tu nam wieczoru, bo, bo do, wieczora, do wieczora czasu, no bo aktywność prezydenta była olbrzymia. Wziął na siebie znaczną część y, polityki wokół ukraińskiej, ale również y, był bardzo aktywny w polityce unijnej, mimo że normalnie jest to y, domena rządu, no to tutaj uznał, że, y, że może rząd wesprzeć, y, ale y, no, w zasadzie to. Y, nie było kontynentu, z, którego, z którym z przywódcami by prezydent nie rozmawiał. My teraz robiliśmy takie podsumowanie, no to wychodzi, że to były rozmowy w tym roku z tak mniej więcej połową światowych liderów.